Bojarska Ferenc szczerze o współpracy z Tomkiem Barańskim. Nie radzi sobie psychicznie z problemami. Ostatnie dni nie były łaskawe dla Tomasza Barańskiego. W internecie pojawiła się petycja podpisana przez niemal 100 osób, które miały przyjemność współpracować z tancerzem. Gwiazdor znany z programu Taniec z Gwiazdami został oskarżony m.in. o mobbing czy składanie dwuznacznych propozycji w miejscu pracy. Do sprawy odniosła się jego partnerka taneczna Mariola Bojarska-Ferenc. Mariola Bojarska-Ferenc to polska gimnastyczka artystyczna, dziennikarka i producentka filmowa. W połowie lat 80. była prezenterką serwisu sportowego w dzienniku telewizyjnym, a od lat 90. prowadziła różne programy o tematyce sportowej w TVP2, takie jak Studio Urody czy 10 minut tylko dla siebie. Dziennikarka przygotowywała także felietony do programu Pytania na śniadanie, w których promowała aktywny tryb życia. W 2016 roku Mariola Bojarska-Ferenc pojawiła się na parkiecie 19. edycji Tańca z Gwiazdami, a jej partnerem tanecznym był Tomasz Barański. Tomasz Barański oskarżony o mobbing. Nad głową Tomasza Barańskiego zgromadziły się czarne chmury. Tancerz został oskarżony przez byłych współpracowników m.in. o mobbing, stosowanie przemocy fizycznej, a także składanie dwuznacznych propozycji w miejscu pracy. W internetowej petycji, podpisanej przez niemal 100 osób, petycję podpisały 93 osoby, które na swojej drodze zawodowej zetknęły się z tancerzem, podkreślono, że sposób komunikacji i język. Jakim posługuje się pan Barański, wykracza daleko poza ramy komunikacji osoby zrównoważonej, związanej z kulturą. Mariola Bojarska-Ferenc o aferze z Tomaszem Barańskim. Co całej sprawy odniosła się Mariola Bojarska-Ferenc, która tańczyła z Barańskim podczas 19. edycji programu Taniec z Gwiazdami. Gwiazda uważa, że choć Tomaszowi nie można odmówić umiejętności tanecznych, to mężczyzna ma jednak problem w radzeniu sobie ze złymi emocjami. Nie jestem zaskoczona, zacznę może od tego. Nie będę kopać leżącego, bo myślę, że Tomek jest bardzo dobrym choreografem, tylko jest mężczyzną, który nie radzi sobie psychicznie ze swoimi problemami. Osoby, które zarządzają zespołami czy grupami, powinny być wolne od kompleksów, bo wtedy łatwiej uniknąć starć, podsumowała sytuację z Barańskim Mariola Bojarska-Ferenc w rozmowie. Mariola Bojarska-Ferenc nie chce już tańczyć z Barańskim. Pomimo tego, że Bojarska-Ferenc bardzo ciepło wspomina udział w tanecznym show Polsatu, to o tańcu z Tomaszem Barańskim nie chce już słyszeć. Szkoda mi, że taka sytuacja się zdarzyła, ale cóż mogę powiedzieć? Taniec z Gwiazdami, do którego zostałam zaproszona przez panią Ninę Terentiew, wspominam cudownie. Mimo że z Tomkiem Barańskim nie chciałabym już nigdy zatańczyć. I tutaj postawię kropkę, powiedziała w wywiadzie dla Pudelka Mariola Bojarska-Ferenc. Polska gimnastyczka i dziennikarka apeluje jednak o to, aby na razie dać spokój tancerzowi. Swoje dostał, dajmy mu spokój, dajmy mu szansę, żeby się odbudował, żeby przeprosił wszystkich. Ja na pewno mu wybaczam wszystko, bo ja kocham mimo wszystko tańczyć, podkreśliła na koniec Bojarska-Ferenc.